Bieg rodzinny to już nadarzyńska tradycja. Przez 10 kolejnych edycji nasi zawodnicy rywalizowali ze sobą na ulicach Nadarzyna. To szczególny bieg, bo uczestniczyliście Państwo w nim całymi rodzinami. Szanowni Państwo, w tym roku nieco w innej formie, ale serdecznie zapraszamy na 11. Nadarzyński Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. W tym roku proponujemy formułę biegu wirtualnego. Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn pana Dariusza Zwolińskiego organizowany jest w ramach Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Witam Państwa bardzo uprzejmie. Chciałem w imieniu organizatorów zaprosić wszystkich mieszkańców naszej pięknej gminy na 11. bieg rodzinny. Tym razem trochę w innej formule, o której za chwilę powiedzą tutaj zebrane osoby, które są organizatorami naszego biegu rodzinnego. Natomiast ja ze swojej strony chciałbym zachęcić wszystkich do tego, czego nam ostatnio brakowało i czego nam nie wolno było praktycznie robić, czyli uprawiać aktywnie sport, uprawiać aktywnie rekreację. Do tego bardzo serdecznie Państwa zapraszam. W tych pięknych okolicznościach przyrody, przy nowo budowanym kompleksie basenów letnich, myślę, że aktywność fizyczna jest to, czego nam bardzo potrzeba, również w tej chwili, i do tego bardzo serdecznie wszystkich zachęcam. Może ja krótko powiem, na czym polega wirtualny bieg, bo to będzie pierwszy bieg i 11. bieg rodzinny. Może nam się w tym roku uda taki bieg zorganizować. Zapisy są na stronie biegrodzinny@nadarzyn.pl. Zapisujemy się do 1 czerwca. Naszym zadaniem jest pobrać aplikację i wystartować gdziekolwiek jesteśmy. Nie musi to być tutaj na przyszłych obiektach basenowych. Może to być koło domu, ale pokonujemy minimum 5 km. Można więcej, można pokonać go rowerem, pieszo, spacer. Można i biegiem, można na łyżwo-rolkach, jak kto chce, ale musi być to minimum 5 km. Szanowni Państwo, wirtualny bieg daje Państwu możliwość wyboru terminu, wystarczy zmieścić się w dniach 3-20 czerwca, dystansu minimum 5 km, towarzystwa, w którym Państwo pobiegniecie, terenu, wystarczy, żeby był to teren gminy Nadarzyn. Oczywiście najważniejsze jest to, że każdy z Państwa jest zwycięzcą. Żeby być uczestnikiem wirtualnego biegu, należy zgłosić się po pakiet startowy do placówki wsparcia dziennego Ognisko Tęcza w terminach 31 maja, 2 czerwca i 7-11 czerwca. Wśród uczestników biegu zostaną wylosowane 10 nagród o wartości 200 zł do sklepu sportowego. Nagrody te będą losowane na live czacie u wójta gminy Nadarzyn, pana Dariusza Zwolińskiego. Oraz najstarsza osoba, najmłodsza oraz 3 najliczniejsze rodziny zostaną uhonorowane pucharami. Puchary te będą rozdane w odrębnych terminach po ustaleniu telefonicznym. W tym roku, moi drodzy, biegamy, jeździmy na rolkach, jeździmy na rowerze, a kto wie, czy w przyszłym roku nie będziemy organizowali w formule triatlonu. Będziemy mieli baseny odkryte, gdzie będziemy mogli pływać. Mamy miejsca do jazdy na rowerze, mamy miejsca do biegania. Tylko uprawiać sport, do czego wszyscy bardzo serdecznie Was zachęcamy i zapraszamy.